MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Widzowie, zgadnijcie pierwsze słowa Laluny, jak przyszła przed kamerę. Co powiedziałaś? Co powiedziałam? Jak ja wyglądam, kurwa. Aha, no tak, kurwa, no. Coś wam powiem. Ulana, gruba, robiłam masę, żeby ją zajebać siłą. 40-letnia babcia, kurwa, która skończyła 40 lat. 40 lat masz? 6 październik. Wygrałam. Jest to piękne uczucie, ale szacun dla Agnieszki. Szacun, bo kurwa nie było łatwo, a miała kornika w narożniku. Ja wiedziałam, że nie będzie łatwo. Ja miałam 2 miesiące na przygotowania i ona też. Więc co ja mogłam dużo się pokazać? Ja troszeczkę wiedziałam jej taktykę. Ja jestem silna, wiedziałam, co mam robić. No ale kurwa, wygrałam, to się liczy, tak? W końcu. Teraz przygotuję się 3 razy bardziej. Na panią Dolarsową albo Fagatę. Właśnie, pani Dolarsowa chyba ci siedzi w głowie, co po tej konferencji? Tak, chcę. Ktoś jak staje face to face, to musi wyjść. A więc za to, że przyjeżdża do naszej Polski ukochanej, która mnie tak hejtuje, ale ja tu mieszkam i kocha Dolarsy i Miami, wyjdzie na naszej ziemi, żeby się bić z Polką. Słuchaj, ale trzeba jej przyznać, że dziewczyna ma gadane. Ma. I robi taki debili z nas, ale my się nie damy. Ja jej pokażę. Słuchaj, właśnie mocno cię bolały te jej słowa na konferencji, bo ona tak, inteligentnie szpileczki tam ci... No, ale no ja nie jestem za inteligentna, ja jestem charakterna. Ja się przyznaję, inteligencją nie grzeszę, ale jestem kumata. I wiesz, no, riposta poleciała i ona do mnie później napisała i mi powiedziała, że ona nie chce się ze mną kłócić, bardzo mnie szanuje, jest ze mną w walce i nie wiedziała, że to jest tak ciężki świat. Ja mówię, widzisz, zderzenie na żywo. No. Słuchaj, chyba niepotrzebnie znowu robiłaś się McGregora po tym roście, bo ja tak mówię, robi się ten McGregora, musi wejść i ją po prostu, tak, skopać. Nie, ale widzisz, ja podeszłam z szacunkiem, bo powiedziałam, że mam tak samo mało na przygotowania, ale już w pewnym momencie tak mnie zaczęła wkurwiać, że już postawiłam wszystko i mówię, chuj, nawet jak przegram, trudno, to jest mój charakter, muszę iść i zmierzyć jej głowę. I ja jej troszeczkę weszłam do głowy. Tak mi się wydaje. Nie weszła do głowy, nie miałabym tak. Tak mi się wydaje, że trochę tymi programami, konferencją... I to był mój plan, bo ona była bardzo pewna siebie, mówiła, że jest bardzo dobrze przygotowana i była. I była dobrze przygotowana. Była. Gdybym ja nie trenowała u Tomka i mojego byłego Lecha Zamorskiego, to byłoby ciężko, ale wiedziałam, że... Słuchaj, też nie oszukujmy się, warunki były po jej stronie. Ty jesteś krótką kobietą, wysoka, nie? Kurwa. Ona jest wysoka, tak? Ja jestem gruba, ona chuda, mi było ciężko ją dogonić. Ale ja schudnę teraz 10 kilo, bo chcę zejść do wagi niskiej. No. Teraz nie chciałam zbierać. Mówię, chuj, niech mnie ludzie hejtują. Wyglądam jak wyglądam, dojebałam melanże. Nie odchudzałam się nic, ale mówię, zostanę już tak. W styczniu pokażę piękną figurę i piękny sport. Pamiętaj też, Laluna, że to są freak fighty. Tu nie zawsze chodzi o pojedynek. Tu chodzi trochę bardziej o te show, no nie? Tak? A ty w show jesteś mocna, nie? No, dlatego ludzie będą mnie chcieli. Myślę, że nawet jakbym przejebała tą walkę, to by mnie chcieli. Pamiętaj, zawsze we freak fightach im więcej osób cię hejtuje. Wiadomo, że jest jakaś granica. Tak. Tym bardziej też jesteś tutaj potrzebna, nie? Tak, dokładnie. Ja już nawet słyszałam, że Agnieszka miała publiczność. Bobek. Tak. A wiesz dlaczego? Tak. Bo... No nie wiem, no nie lubią mnie ludzie, ale lubią mnie chyba na konferencjach, bo się coś dzieje, nie? No z tobą jest zawsze wesoło, słuchaj. Laluna, powiedz mi, bardzo cię to męczy psychicznie, to nie, że... Nie, w ogóle. Wiecie, co dla mnie jest strachem? To, żeby nie przegrać. Konferencje mnie nie interesują, tylko ja chcę naprawdę wygrywać walki. Nie zależy mi na tych pieniądzach. Ja dobre pieniądze wziąłem, bardzo dobre. Moja córka mówi do mnie, mamo, jak już się zgodziłaś... No ja słyszałem, jakie wzięłaś pieniądze i słyszałem, że to jest nawet ćwierć bańki. No ja... Mogę powiedzieć, że za 3 walki, które mam podpisane, ludzie by marzyli o tych pieniądzach. Więc, ale ja już w pewnym momencie powiedziałam, gdybym nie była dobrze teraz przygotowana, chuj wbijam, te pieniądze nie wychodzę. Ale przygotowali mnie. Mam dobre informacje, czy nie? Tak. Widzicie, widzowie? Tu jest trochę wiedzy. Laluna, czyli co, kolejna Caroline, tak? Karpiński, jak się uda, zapraszam. A są jakieś głosy od organizacji, że być może uda się zorganizować oni ten pojedynek? Oni muszą, kurwa. Oni mi dali 2 na 1. Oni mi dali 2 na 1. Takie pytania, kurwa, ostre poszły. Wkurwienie. Caroline stanęła do tego i mój menadżer, Artur Gwóźdź, zrobi wszystko, żeby do tej walki doszło. No, menadżer jest, powiem szczerze, liga, nie? Dokładnie. Liga. Kocham go. Dziękuję, Lechu Zamorski, trener boksu, bardzo ci dziękuję. Proszę cię, żebyś to dał na nagłówku. Tomek Ostrowski, Artur Gwóźdź, moi sponsorzy, wszyscy, bardzo kocham was. To jest mój team. Naprawdę, dziękuję jeszcze raz wszystkim, bo ja mam 40 lat. Ja bardziej drę mordę niż się biję, ale udało się.
Słuchaj, a przynajmniej jesteś szczera. Dokładnie, naprawdę nie jestem zawodnikiem. Ja jestem freak fighterem, ja mam prawo przegrać, ale udało się, bo ciężko harowałam. No a tylko tak się spytam, jesteś po walce. Wchodząc do oktagonu mogą się stać różne rzeczy. Nie boisz się o te operacje, o to wszystko? Nie, to jest tak porobione. To jest głęboko za tłuszczem, kurwa. To jest tłuszcz chroni, kurwa. Słuchajcie, Laluna zwycięska, trzymaj się, gratulacje. Kurwa, kocham was.